Jeżeli w ciągu 5 sekund zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję, to goły Nexe z gołym Jaworem zrobią 2-4 ha streama, gdzie będą tańczyć Orange Justice, więc do roboty. Siema wszystkim, ja jestem Paczol, a w dzisiejszym odcinku nagram dla was moją szafkę, dlatego dzisiaj kamerka jest wyjątkowo z prawej strony waszego ekranu, ponieważ będziemy oglądać szafkę i jest to naprawdę dużo liczenia, dlatego będzie chyba szybko zmontowane i pomożecie mi liczyć, ok? Więc tam wejdźcie w sekcję komentarzy, oglądajcie i będziemy razem liczyć. Więc co, wchodzimy do mojej szafki i zaczniemy sobie od spadania. Spadanie, z tego co pamiętam, było jedno kupione chyba od pani Kruk, a reszt... Nie, przepraszam, jeszcze jest jedno spadanie od Samum. Samum, gdzie to spadanie jest? Tutaj jest takie spadanie chyba, to jest od Samum. To spadanie było do kupienia i tych spadań mam chyba wszystkie, no mam wszystkie spadania. Wszystkie eventowe, wszystkie takie, wiecie, te kostki z karnetów i tak dalej. I to jest tylko jedno kupione spadanie, nie pamiętam dokładnie jaka była cena tego spadania. I niestety nie mogę ocenić dokładnie ile ta szafka kosztowała, wiem tylko mniej więcej ile kosztowała, dlatego że no, dużo rzeczy kupowałem przez PS4, a to nie zapisuje tego na Epic Games ile się wydaje. Więc Jezu, z tych spadań mamy wszystkie spadania, jak wiecie, no wszystkie spadania po prostu. Dalej, parasolki mamy wszystkie. Jest tych parasolek, ile mamy? 9 parasolek? 10, 11, 12? Serio, aż tak dużo? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12 parasolek. Masakra, bardzo dużo. Lotnie, zacznijmy od samej góry, bo tych lotni jest mnóstwo. Mamy lotni 6, jeżeli chodzi o złote, i tylko jedna jest z tego, co wiem, z karnetu. Ten smog jest z karnetu teraz, z tego karnetu. Reszta kosztowała po 1500, chyba 2000, no nie, chyba wszystkie 1500. Masakra, dwa smoki. Żałuję, że kupiłem to autko. No, to jest super lotnia, ale bardzo głośna, powiem wam szczerze. Fioletowych lotni mamy bardzo dużo. Mamy dwie czerwone lotnie, które były z Avengersów. I no nie wiem, jestem chyba kolekcjonerem tych skinów, bo robiłem sprawdź zanim kupisz, potem zacząłem kolekcjonować skiny. Na sam koniec będę miał dla was fajne wyjaśnienie, więc zostańcie. Dalej, tych lotni fioletowych mamy bardzo dużo. Zobaczcie, wszystkie lotnie. Naprawdę, nie są wszystkie, jakie są oczywiście do kupienia, ale bardzo dużo tych fioletowych lotni. Do tego mamy... Tutaj mamy tych niebieskich lotni jeszcze więcej. Jak widzicie, ta lotnia mi się podoba. Ona jest z karnetu. Pikselowa, podoba mi się, ale jest głośna. Ta lotnia mi się bardzo podobała, ale też jest bardzo głośna. Nie wiem, czy już czasem mi nie spaczowali, że jest trochę cichsza, ale bardzo mi się ta podoba lotnia, bo jest taka mała i w ogóle to jest od Vertexa, sztosik totalny. Ta lotnia mi się podoba od Drifta, ale też jest głośna, z tego co wiem. Nie lubię głośnych lotni, bardzo mi się podobają wizualnie te niektóre lotnie za 1200, za 800 i tak dalej, ale one są bardzo głośne i to trochę jest lipa. Lotni zielonych mamy sporo, dużo też dostałem od was widzów, dlatego dziękuję wam serdecznie za każdy prezent, jaki mi wysłaliście, naprawdę. No i parasolki. Dobra, lotnie mamy chyba na tyle. Która tu jest lotnia najlepsza? Mako oczywiście z pierwszego sezonu, lotnia Mako. Nie pamiętam za który, ale czy za 21, czy za 25, czy za 35, czy za 15, nie pamiętam za który, ale pamiętam, że to była lotnia za level, którą się dostawało. Kilofy. Kilofów jest ponad 100. Dużo ponad 100. Mamy kilofów fioletowych bardzo dużo. Bardzo dużo. Ten jeden czerwony, który był. Chyba był jeszcze jeden czerwony. Od Strażnika Galaktyki Young Mickey, ale go nie kupiłem z tego co pamiętam. Ale nie jestem pewien czy był. Nie, jest, dobra, mam go ten czerwony. Od Strażnika Galaktyki jest tutaj. Dobra, mamy zielonych kilofów mnóstwo. W ogóle zobaczcie, policzcie sobie. Jedna tutaj linijka to jest 8. Plus ten jeden, dobra, tego nie liczymy. Jest tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tutaj już mamy 80. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tu mamy 160. Raz, dwa, trzy, cztery. No i pięć powiedzmy z tym, policzmy. Z tym, no to mamy 200 równych kilofów. W sensie równo 200. To jest naprawdę potężna liczba. Bardzo dużo tego jest. Możecie sobie tutaj spowolnić tempo i policzyć. Ja wam szybko tutaj przejadę. Zobaczyć sobie jakie są kilofy. I powiem wam tak. Jeżeli chodzi o moje ulubione kilofy, bo tutaj będę wam mówić o ulubionych rzeczach, to jest to tak. Lubię kilof od Galaxii. Lubię kilof od tego kilofa jednorożca, tęczorożca bardzo lubię. Jest tutaj z tyłu jak widzicie. Bardzo lubię kilof ten tutaj, gdzie on jest? Tutaj. Garnie ze złotem bardzo lubię, ale bardzo ostatnio mi przypadła do gustu kosa z...
Tacosa, z czego to było? Z Wielkanocy, tak? Z Wielkanocy, zaraz, o, tacosa. Bardzo mi przypadła do gustu ogólnie ta marchewa, bardzo mi się podoba. Często nią teraz gram. No i ta laska ze świąt tylko i wyłącznie. O, ta laska, to te są kilofy moje ulubione. Reszta, no nie do końca nimi gram. Dalej, plecaki, mamy chyba wszystkie, jakie były możliwe do zdobycia. Nie licząc tych oczywiście od skinów, których nie kupiłem. No i z plecaków mamy tak. Katankę, najlepsza. Tą drugą katankę od Cuxa, bo dużo osób pytało, skąd mam tą katankę. To jest skina, który nazywa się Cux, pokażę wam go później. Tutaj jest ta katanka. I teraz tak, powiedzmy tutaj, to jest 6, no to dobra. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, to mamy 80. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 160. Raz, 2, 3, 4, 5, 200. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 razy 8, 64, tak, dobrze, 264. Plus, minus 2 dajmy, bo tam było 6, to mamy 268 plecaków. To jest naprawdę mnóstwo. Nie pamiętam, jakie plecaki były do kupienia, ale tu były te zielone. To był plecak do kupienia, to był plecak do kupienia, to chyba ten. To były te plecaki, cały zestaw za 800 chyba, tych trzech plecaków, albo za 500, nie pamiętam dokładnie. No i pamiętam, że były plecaki do kupienia i reszta plecaków jest po prostu albo z karnetu, albo ze skinów i tak dalej, wiecie jak to jest. Mnóstwo tego jest, mnóstwo naprawdę. Tańce, które będą nam tutaj przeszkadzać troszeczkę, dobra, kliknę sobie na piłkę. Kliknę sobie na piłkę i teraz tak, tańcy mamy mnóstwo. Nie będę nawet się zagłębiał tutaj, ale mój ulubiony taniec, właśnie najpierw wam przelecę to wszystko. Mój ulubiony taniec tutaj, to jest ten niebieski, który mam ustawiony. Zaraz wam pokażę go tutaj, o. To jest mój ulubiony taniec. Po prostu zaraźliwy. Zaraźliwy taniec się nazywa i no jest na tyle zaraźliwy, że naprawdę pokczampik. Sztos, bardzo mi się to podoba. Dobra, ale wróćmy do tańców, wróćmy do tańców. Jest tutaj naprawdę mnóstwo tych tańców. Nie wiem, czy to mogę, o, same tańce, bo emotki to nikogo tam nie pochodzą chyba, nie, te takie. Mamy raz, dwa, trzy, 24, 27 zwykłych tańców fioletowych. Mamy taniec z Avengersów i mamy mnóstwo tańców niebieskich, naprawdę. Nie pamiętam, które są kupione, które są, że tak powiem, z karnetów. Mamy czerwony taniec od Piruet Wdowy, też z Avengersów. Te z Avengersów w ogóle mi się skiny podobają, ale nie wiem, nie gra się nimi. I mamy mnóstwo zielonych tańców, mnóstwo. I oczywiście najlepszy taniec. Beatbox, patrzę, próbuję beatboxować. Okej, karne, czy ekrany wczytywania mam, chyba mi brakuje dwóch, ale nie pamiętam za co. Nie pamiętam za co, czy za jakieś misje, czy coś, ale brakuje mi chyba dwóch ekranów wczytywania. To jest, no, niekompletne, ale w sumie kto się to ekranami wczytywania przejmuje. Muzyki mam prawie każdą, oprócz chyba dwóch, które były do kupienia w sklepie. Wszystkie, które były do kupienia w sklepie, muzyki dostałem od widzów. Dziękuję wam bardzo za to w prezentach. Dalej, kolejna sytuacja. Mamy sztandar F. I ten sztandar, błagam was, powiedzcie mi w komentarzach, skąd jest ten sztandar. Ludzie mówią, że to jest z pierwszego sezonu sztandar. Ja nie wiem, nie pamiętam dokładnie skąd go mam. A tak to sztandary mamy wszystkie, dosłownie wszystkie. Z misji odbierałem i tak dalej. Skórki, to jest moja ulubiona skórka do broni. Nawet sobie dam na ulubioną. I skórki mamy... Parę skórek mi tylko brakuje ze sklepu. A tak to tych skórek mamy mnóstwo. Powiedzmy, ile to jest? 6? To jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, to mamy 80, 96, czy 94, tam było 6, plus 6, mamy 100 skórek do broni. Boże, po co mi to? Gram jedną. Po co mi reszta, nie? Ale dużo skórek też dostałem od widzów, naprawdę. Bardzo dużo prezentów od was dostałem, dziękuję wam bardzo za to. Następnym razem, jeżeli wyślecie mi prezent, będę to zapisał na kartce i będę was pozdrawiał w odcinkach. Dziękuję wam serdecznie. No i co? Przechodzimy do najważniejszej części odcinka, czyli do skinów. Zacznijmy od dołu. Zielone skiny, pokczam totalny, bardzo je lubię. Bardzo mi się podoba ten skin, chociaż jest męski, mało nim gram, ale bardzo mi się podoba. Ten skin mi się super podoba, to jest ten od robotów z 10 sezonu, ale jest naprawdę świetny. Szkoda tylko, że od robotów. Mamy tego skina, on jest dosyć rzadki, chociaż jest na Dzień Świętego Patryka dodawany. Mamy skiny za 800, no dużo, większość jest. Większość jest naprawdę. Mamy te rzadkie skiny typu ten typek, Bambik, ten Bambik i Bambik, ten murzynek taki tutaj powinien być. O, ten. To są dosyć rzadkie skiny. On pojawił się chyba za 4 razy w sklepie. Wiem, że ludzie go nie kupowali później jak wrócił, ale no dosyć rzadkie są te skiny. Te 3.
One były chyba w pierwszym sezonie i potem je dodali parę razy w następnych sezonach i wtedy je kupiłem właśnie, bo chciałem je mieć. Major Miner, on jest nawet spoko, ale też nie gram, bo to męskie skiny. Dziesiątka jest super. I Aura jest super z zielonych. No, dużo jest zielonych, jeszcze spoko. Jeżeli chodzi o skiny niebieskie, to piłkarki mam wszystkie, piłkarzy mi brakuje dwóch. Bo brakuje mi ciemnego, w sensie tego Murzynka i brakuje mi piłkarza, który był taki, nie wiem, no taki był blondasek chyba. Brakuje mi tych skinów, taki co miał jak Sokole Oko wyglądał. Dalej, skiny niebieskie, mamy naprawdę większość skinów, ale ze skinów niebieskich to jedne z lepszych, to jest tak, to jest dobry skin, słoneczny ptak. Bardzo mi się podobają te tryhardowe skiny niektóre. Tego skina bardzo chciałem mieć, bardzo mi się podobał, ale teraz mało nim gram, nie wiem dlaczego, te kolory jakoś mnie denerwują. Ten skin mi się bardzo podoba, chociaż ten kaptur ma za duży. Ten kaptur ma za duży, ale tak to super jest z wyglądu, z kolorów i tak dalej. Dynamo mi się akurat aktualnie nie podoba, ale wiem, że bardzo lubicie i to jest ten cuks. To jest ten cuks, od którego jest katana. Dalej, co my tu mamy? No, skultruperkę, czaszkowniczkę, takie tam niebieskie skiny, jak to się mówi. O, i to jest Marcelo. Pozdrawiam mojego nowego moderatora. Dalej, mamy skiny fioletowe, większość z karnetu chyba, bo fioletowych było chyba najmniej do kupienia, ale nie jestem pewien. Które to skiny są spoko? Ten jest spoko, chociaż on wracał już parę razy, zamiast schowany cień. Dalej, co mamy? Mamy tutaj strażnika honoru. Jest to skin z honora, kupiliśmy z Mikim go na G2A. Polecam, jeżeli byście chcieli takiego skina zakupić. Dalej, mamy ciastka obydwa. Mamy pomidorka, którym kiedyś wygrałem gierkę na turnieju prosów. Mamy ten cały zestaw czarny, chociaż żałuję, bo ten zestaw jest, nie da się odpinać mu głów i tak dalej. W sensie tych głów, mask. Trudno jakby się głowy dało odpinać. Jeżeli chodzi o narciarki, mam 3, a narciarzy mam chyba 2 albo 3 też. Nie wiem, gdzie są narciarze. Nie, narciarza mam 1. O, tu strollowałem. Najlepiej, że mam z piłkarzy, mam z piłkarek i z piłkarzy mam 6-8. To jest spoko. Misie mamy wszystkie. Panie misie, mamy wszystkie, jak to się mówi. Mamy też tego skina dowódca drużyny mechów. No i ten skin nie jest zbyt specjalny. Ma swoją emotkę, ale nie polecam. Pakiety startowe mamy wszystkie. Nawet spoko ten pakiet. Ten pakiet jest chyba najlepszy, powiem wam szczerze. Bardzo ładny skin. Mamy skultrupera, niestety nie fioletowego, nie kupowałem w pierwszym sezonie skinów. W drugim kupiłem pierwszy raz Strażnika Miłości złotego. To pamiętam. I wojaka za 800. Tego wojaka mam od drugiego sezonu. Zobaczcie, gdzie ten wojak jest. Gdzieś na dole ten wojak. O, tu jest. Tego wojaka mam. To jest mój jeden z pierwszych skinów kupionych. Naprawdę pokczam. Naprawdę pokczam. Dalej. O, i Patka jest. Patka jest, to Buga nim gra. Tym skinem. Jeżeli chcecie być jak Buga, kupujcie sobie takie skiny, jak prosi, ale według mnie to nie działa. Dalej, co mamy? Troglodytę. O, mamy bałwanka. Ten skin mi się bardzo podobał w święta, był taki klimatyczny, jak były święta. Mamy KFC Gaming. Proste. Pieska, no wszystko. Tutaj widzicie w sumie po lewej stronie wszystko, co mamy. Mamy też Royal Bombera. To był pierwszy skin, który był OG, jeżeli chodzi o OG pod względem, że jest z konsoli albo coś, kto mnie zaprasza. Okej. Okay. Fioletowe miejmy za sobą. Fioletowe miejmy za sobą, podliczymy te skiny. Później mamy obydwa skiny czerwone, czyli Strażnika Galaktyki Agmiki oraz Strój Czarnej Wdowy. Wdowa jest super, ale też nią nie gram, nie wiem czemu. Kuki nią gra chyba, z tego co wiem. I złote skiny, zobaczcie, mamy wszystko, co się da mieć na złoto. Wszystko mam wymaksowane. Nie wiem czemu tutaj tą edycję, dobra, nieważne. Wszystko mam wymaksowane. Te skiny, które były jako przybysz, w sensie wiecie, ten hit ekranu i tak dalej, też mamy to wszystko odblokowane za misję. Dużo tych złotych skinów. Rycerz Ultima już jest odblokowany. Ten jest na fulla. No wszystko mamy na fulla właśnie. W sumie jak tyle tryharduje, to trudno, żebym nie miał fulla. Mamy już białego drifta. Pokchampik. Mamy Lewiatana, mój ulubiony skin. Kto wie, ten wie, niech napisze w komentarzu, skąd mam Lewiatana. I Muchołapka przy okazji, to może wam coś pomogłem. Pakiety Twitch Prime mamy. Mamy Czarnego Rycerza, to jest mój jedyny OG skin, który mam i w sumie się cieszę, że go mam, powiem szczerze. Nawet jest spoko, chociaż mi się znudził. Ten skin mi się podoba, Chyża, jeżeli chodzi, to jest chyba najlepszy skin legendarny. Mamy Panią Misię, drugą Panią Misię, tylko że Pandę. Mamy Voyagera. Da się mu zdejmować ten kask? Nie da się. Czemu Voyagera tak zepsuli, że nie da mu się kasku zdejmować? A dali tym innym Voyagerom, w sensie tym innym dali zdejmowanie kasków. Szkoda, że temu się nie da.
Tutaj mamy egzekutora, który jest jednym z gorszych skinów, jeżeli chodzi o hit ekranu. Mamy Eona z Xboxa, mamy Iconica, mamy Galaxy. To chyba fioletowe są te Iconic i Galaxy. No nie wiem, gdzieś są pewnie. O, mamy Jaju. To jest skin Jaju. Tym skinem się troluje fajnie na busie do podnoszenia. Co my tu jeszcze mamy, czat? Co my tu, widzowie właściwie? Drifta mamy full. To mam też nieodblokowanego. Tego mamy full, chociaż jest brzydki, nikt nie gra. Twitch Prime też mówiłem. I to są moje wszystkie skiny. Skinów do samych postaci jest 375. Wydaje mi się, że to jest zbyt dużo. I teraz wyjaśnienia dla was. Wyjaśnienia dla was, dlatego przejdziemy sobie z kamerą. Wyjaśnienia. Kochani widzowie, żałuję. Żałuję, że kupiłem te wszystkie skiny. Prowadziłem dla was serię sprawdzeń kupisz, czego nie żałuję, więc te skiny ok. Dużo skinów kupiłem poza serią, tego żałuję, naprawdę. Żałuję wydanych pieniędzy w Fortnite ze względu na to, że ten sezon i sezon 9 to są dwa najgorsze sezony. Ta gra idzie w złym kierunku według mnie. Bardzo was za to przepraszam. No nie wiem. Wszystkie skiny, które dostałem od was widzów, dziękuję wam serdecznie, za to jestem mega wdzięczny. Jeżeli chodzi o to, ile wydałem na Fortnite, jest to ponad 20 tysięcy złotych. Dużo ponad 20 tysięcy złotych. Jeżeli byście chcieli, możecie to obliczyć w komentarzach. Będzie pokczamp. Dziękuję wam bardzo za to, jeżeli to obliczycie. Ja niestety nie mogę do tego dojść, a liczenia bym miał chyba ze 3 godziny. Skinów na tym koncie jest prawie 1000, jeżeli chodzi o skiny do broni. Backblingi, nie no, backblingów nie liczymy. Skiny do broni, skiny do kill-offów, skiny do lotni w sensie i skinów zwykłych jest ponad 1000 i naprawdę, no szczerze mówiąc, wydaje mi się, że najlepsze co się opłaca to kupić 2-3 skiny i mieć je dla siebie, żeby nimi grać, jeżeli wam się podobają. No nie wiem, ja żałuję, że kupiłem tyle skinów, wydałem naprawdę bardzo dużo na tą grę. To mi się zwróciło oczywiście w waszych donatach, w reklamach na YouTubie, w takich rzeczach naprawdę zarobiłem więcej niż wydałem przez te 2 lata, jak dla was streamuję, więc nie straciłem na tym, aczkolwiek mogłem te pieniądze lepiej zainwestować, tak jak teraz mam lepszą jakość, kamerka jest super, mimo to, że są takie szumy tutaj po bokach, przepraszam was za to serdecznie, ale jest ciemno po prostu. I mam też doświetlenie nowe tam u góry, mam dla was, przygotowałem stream decka, tutaj mam, no po prostu pokczam totalny, że inwestuję teraz w kanał, dziękuję za suba, chociaż tego nie widać. Dlatego jeżeli doceniacie moją pracę, zostawcie suba i łapkę w górę. Dziękuję wam za to, że jesteście ze mną od tych 2 lat. I mam nadzieję, że będziecie jeszcze dłużej, będę dla was nagrywać, będę miał na to okazję. Zapraszam was na streamy oraz na odcinki nowe i pamiętajcie o tych 5 sekundach, bo pijany Jawor... Nie, nie pijany, Boże. Goły Jawor z gołym Nexem będą tańczyć Orange Justice, jeżeli zostawicie na streamie 24-godzinnym. Cały czas będą tańczyć, wiecie, to... Wiecie, o co chodzi. Dlatego ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i pamiętajcie, że zanim napiszecie komentarz, ile wydałeś frajerze na Fortnite, obejrzyjcie do końca. Naprawdę żałuję tego, że tyle wydałem. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie. Do zobaczenia, widzimy się w następnych odcinkach i niedługo będzie stream, dlatego poczekajcie. Pa, pa.